Witajcie! W dzisiejszym filmiku Wam pokażę, jak zmienić kolor w konsoli Xbox Series X. Tak jak już tutaj jest ekran i tutaj widzicie jeszcze tutaj, jak ja jestem ten prostokąt, kiedy się świeci tutaj na taki jest pasek taki czerwony. To jak tutaj jest kolor, ale jest też domyślnie kolor zielony tutaj. Tak samo jak tutaj, też na ikonkach, jeśli tu są wiadomości, jeśli tutaj te cyfry, to tutaj też te też jest czerwone. Już Wam to pokazuję, jak się to zmienia. Gdy oczywiście tutaj już na przykład mieliście już na przykład w ustawieniach już byliście coś tam, nie wiem, ustawialiście na przykład tu sobie ustawialiście, to tutaj powinno być w ustawieniach. Powinno być ustawienia jeżeli ich nie macie, to wtedy możecie wyszukać i tutaj jak tutaj przychodzimy, tutaj gdzie jest taka lupa, to w nią klikamy i to jest wyszukaj i sobie tutaj oczywiście zaraz wyszukam i Wam pokażę. I jak już piszecie na przykład dwie literki, tutaj ja akurat pisałam 3 i już wam tutaj podpowiada. I wybieramy sobie tutaj ustawienia. O, i tutaj mamy na przykład tak. Bo czekajcie chwileczkę. I jak tutaj jest personalizacja. To przechodzimy, bo tutaj jest też pasek jeszcze, jakieś tak ogólne, konto, system, urządzenie i połączenia, preferencje i ułatwienia dostępu. My jesteśmy tutaj na ogólne i tutaj przechodzimy personalizacja. Tutaj już od razu mam się tutaj pojawia dostosuj przewodnik, profil, mój kolor i tło, modyfikuj ruch i moja darmowa konsola Xbox, tak, ale my sobie tutaj przechodzimy tutaj, gdzie jest mój kolor i tło, klikamy i pamiętajcie te rzeczy przy okazji, że tutaj musicie za pomocą kontrolera lub pilota wpisać swój 6-cyfrowy kod. I ja go zaraz piszę, ja potem wam pokażę. Jeszcze potem. Tutaj już wpisałem kod i już od razu Wam wyskakuje. Mój kolor jeszcze jest na tle. I jeszcze jest na przykład tak. Tutaj jednolity kolor i grafika z gry. To też możecie sobie jeszcze ustawić. A my tutaj przechodzimy tutaj w mój kolor i tutaj sobie wybieracie z tych kolorów. Tutaj jest. Tych kolorów jest tutaj dużo, więc możecie sobie wybrać, jaki tylko chcecie. Gdy już oczywiście wybierzecie, to klikacie w OK i Wam się tutaj pojawi kolor się też pojawi. I przy okazji jeszcze Wam pokażę, jak jest tutaj jeszcze tło, to możemy sobie jak jest tutaj kolor i macie tutaj coś takiego na przykład napisane mój kolor tła. I żeby tutaj na przykład i wybieracie sobie tutaj jakiś dowolny kolor tła. Ja sobie też może sobie też ustawię, poczekajcie. No, na przykład wybiorę sobie na przykład powiedzmy, że niech to będzie niebieski,
A wy możecie sobie dowolny kolor wybrać. I dobrze, i to tyle, jeśli już chodzi o tym, jak zmienić kolor w konsoli Xbox Series X. I w dzisiejszym filmiku wam pokazałem, jak zmienić kolor w konsoli Xbox Series X. I też pamiętajcie o tym, że wszystko jest pokazane we filmie. Mam nadzieję, że oglądacie moje filmiki i recenzje, które ja niedawno przesyłam na mój kanał. I pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału z dzwoneczkiem, jak wam się filmik spodobał. To dajcie łapkę w górę. I to już tyle w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia!